jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska. Moim gościem dzisiaj jest pan Marek Kowalczyk. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. To nie jest żadną tajemnicą i nasi słuchacze, którzy uważnie śledzą podcasty WSB, wiedzą, że my się dzisiaj spotykamy już po raz drugi. Zgadza się, bardzo chętnie się spotykam. I dzisiaj będziemy rozmawiali o celach, ale zanim przejdziemy do naszego tematu, to ja powiem tylko, że jest pan prezesem zarządu Mandarin Project Partners. To jest wstęp z mojej strony, a resztę poprosiłabym, żeby dopowiedział pan. Czym się pan zajmuje i dlaczego będziemy dzisiaj mówili o celach? Ja się od około 20 lat zajmuję zarządzaniem projektami. Pracuję z firmami, które mają kłopoty z terminową realizacją projektów, z przekroczeniem budżetu, z firmami, które cierpią na tak zwany syndrom latania z pustą taczką, czyli dużo się dzieje, a nie ma wyników, wszyscy są zmęczeni. No i również wielu moich klientów ma takie zjawisko, które ja nazywam żarło, żarło i zdechło, czyli projekt niby idzie dobrze, ale tak naprawdę dopiero pod koniec okazuje się, że on wcale nie szedł dobrze, tylko się wszystkim tak wydawało, no i wtedy jest nieprzyjemna niespodzianka. Także zarządzanie projektami to jest, można powiedzieć, taka moja codzienność, a projekty się robi od początku, ale przygotowuje się od końca. Od końca, czyli od celu. Pewnie wielu z słuchaczy zna Stephena Covey'a takie powiedzenie begin with the end in mind, zacznij z wizją końca. Więc zarówno w zarządzaniu projektami takim finansowym, biznesowym, jak i też w życiu osobistym, prywatnym, okazuje się, że stawianie celów jest czymś bardzo ważnym. No i ja nigdy nie byłem jakimś mistrzem w stawianiu celów, więc postanowiłem się tego bliżej się temu tematowi przyjrzeć. No i jakąś tam wiedzę i doświadczenie powziąłem na ten temat, więc chętnie się podzielę. To w takim razie będziemy dzisiaj mówili o tym, jakie są nasze cele, jak je stawiać, ale zanim do tego przejdziemy, to właściwie takie moje spostrzeżenie, właściwie nie tyle moje, na pewno nie odkrywcze, to, że my najczęściej cele stawiamy na przełomie roku, tak? Grudzień, styczeń, czyli nowy rok, nowa ja, nowe cele. Potem o nich zapominamy. Potem może się zdarzyć, że na przykład w ciągu roku mamy urodziny i znowu sobie przypominamy, że czas zmienić to nasze życie, bo coś tam można byłoby ulepszyć, więc być może stawiamy sobie kolejne cele. I potem znowu gdzieś tam one nam ulatują. Co jest największą przeszkodą w tym, żeby cele realizować? Tak pokrótce, zanim jeszcze wejdziemy w szczegóły. A mnie aż kusi, żeby sprecyzować, co to znaczy słowo cel i czym on się różni, cele od pokrewnych, ale jak rozumiem, to jeszcze nie jest ten moment. Na razie chcemy pozostać przy takim intuicyjnym rozumieniu celu. Czy dobrze Jasne. Myślę? Tak jest. Jednym z powodów, dla których nie realizujemy swoich celów, jest to, że one wcale nie są dla nas atrakcyjne. Że to nie są rzeczy, które są nasze, tylko sobie, nie wiem, ktoś coś wymyślił, to są cele innych ludzi, bo wszyscy tak mają, to ja też. Takie zdanie mi się nasunęło, powinienem chcieć. Powinienem chcieć tego, powinienem chcieć tamtego, no ale to nie jest moje, więc tego nie chcę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są cele, które są nie spełniają warunków dobrego celu, czyli są to stwierdzenia mgliste, nieprecyzyjne, które nie mają kryterium zakończenia, nie mają kryterium osiągnięcia. Nie mówię tutaj o terminie, mówię tutaj o tym, po czym poznasz, że już to masz. Czyli jeżeli postawię sobie taki cel, chcę mieć świetne życie. To jest cel totalnie nieoperacyjny. Natychmiast pojawia się pytanie, a po czym poznasz, że masz świetne życie? No i tutaj jakby można, jak to się zacznie przekładać na takie rzeczy, które można zobaczyć, na taki język obserwacyjno-behawioralny, dopiero wtedy można coś z tego wyciągnąć. Dopiero to zaczyna być jakimś celem, co do którego można zaplanować jakieś działania. Więc kolejna rzecz to są
cele, ale nie identyfikujemy. David Allen w swoim systemie Getting Things Done, w Polsce ukazała się książka Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, on wprowadza takie pojęcie następnego działania, next action, czy też następnego kroku. No bo my nie realizujemy celów, nie realizujemy projektów. To, co my możemy zrobić, to jest jakiś mały krok w tym kierunku. Gdzieś zadzwonić, jeżeli mamy numer telefonu, jeżeli nie mamy numeru telefonu, no to poszukać w internecie numer telefonu. Tak? Więc to jest również wada. Nie dlatego, że cele są nieatrakcyjne czy nie nasze, ale dlatego, że one pozostają taka w zawieszeniu takim, gdzie po prostu nie tworzymy pomostu pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a tym, gdzie chcemy dojść, tak? Czyli pomostu z tych małych, drobnych działań, które na koniec prowadzą nas do tego, że jesteśmy na Mount Everest. Więc to jest kolejna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, powiedziałbym, że mogą to być cele, które są obarczone pewną wadą, którą my podświadomie my ją identyfikujemy, ale i podświadomie się temu opieramy, realizacji tego celu, ale świadomie o tym nie wiemy. Na przykład cel jest uznany przez nas za całkowicie nierealistyczny. Czyli gdzieś tam w podświadomości my wiemy, że to nie jest do zrobienia, bo to nie jest tak, że każdy cel da się zrealizować. I tutaj znowu oczywiście, czy to oznacza, że powinienem sobie stawiać cele mało ambitne, bardziej ambitne i tak dalej, ale pewne rzeczy no nie, raczej nie są możliwe. Może być też taki cel, który niesie za sobą pewne negatywne konsekwencje, o których my intuicyjnie myślimy, ale świadomie ich nie zwerbalizowaliśmy. Będę bogaty, tak, zarobię, nie wiem, ileś tam pieniędzy, no ale stracę przyjaciół, bo wszyscy będą chcieli moich pieniędzy, a ja nie będę się chciał dzielić, nie myślę o tym wprost, ale gdzieś w mojej nieświadomości to tkwi, także autosabotuje. To są takie takich kilka powodów, dla których tych celów nie realizujemy. Również jest coś takiego, że ludzie nie odróżniają celów wynikowych od celów procesowych. Czyli innymi słowy, są takie cele, na osiągnięcie których nie mamy albo w ogóle wpływu, albo mały wpływ. No i to jest demotywujące. To są cele trudno osiągalne, zbyt odległe. Więc jeżeli postawię sobie cel przebiec maraton w ciągu 2 godzin, okej, ale to jest, może mi się uda, może mi się nie uda. Może mam takie predyspozycje, może nie mam. Czym innym jest cel pod tytułem codziennie będę biegał przez 20 minut. To jest w mojej kontroli, także to jest dziedzina bardzo bogata, że się tak wyrażę. Panie Marku, to mamy już teraz całą listę różnych niebezpieczeństw, które czyhają na nas, kiedy stwierdzimy, że tworzymy listę naszych celów i chcemy je realizować. Się okazuje, że właściwie w wielu przypadkach możemy ich nie zrealizować. To ja teraz wbiję szpileczkę i powiem tak, to po co w ogóle ustalać sobie cele, skoro tyle niebezpieczeństw na nas czeka. Jest tyle osób, które żyją bez spisywania, czy w ogóle bez wymyślania sobie celu, może w ogóle szkoda czasu. Co pan na to? O, to jest dobre pytanie, bo tylko co zamiast? Co zamiast? Życie, spontaniczność. No właśnie, spontaniczność, ale czy... No właśnie, bo to jest ta częsta dychotomia, czy fałszywy dylemat, że cele albo spontaniczność. Ja się tak zastanawiam, czy jest coś spontanicznego w dryfowaniu łodzią po oceanie bez steru, bez żagla, bez mapy, bez kompasu. Nie wiem, czy to jest spontaniczność. To jest dryfowanie. To weszlibyśmy tutaj na taki poziom w ogóle samoświadomości i tego, jak my chcemy, żeby to nasze życie wyglądało i czy my w ogóle mamy pojęcie tego, jak my chcemy to życie przeżyć. No właśnie, więc bo cele często, wydaje mi się, że kojarzą się z takim z lat jeszcze 90. wyniesionym obrazem, że mam sobie zaznaczyć datę w kalendarzu, zakreślić, nie wiem, wyciąć zdjęcie czerwonego Mercedesa, przykleić magnesem na lodówce i powiedzieć do tego dnia będę miał tego Mercedesa.
Więc często cele ludzie, mam wrażenie, rozumieją w sposób taki bardzo biznesowy, czy finansowy, czy jakiś taki sportowy, to teraz bardzo modne, że to jest coś takiego, co musi być jakimś wow. Cel jakiś wow, jakieś startupy i tak dalej. A celem może być, w cudzysłowie, święty spokój. To też może być cel. Więc to nie musi być jakieś nie wiadomo co. To jest właśnie takie kupowanie, to co mówiliśmy na początku, tych celów czy pomysłów na życie innych osób. Więc w tym sensie ja bym rozumiał, czy mam jakiś pomysł na to, jak chcę spędzać czas, jak chcę żyć, co chcę takiego dać światu, wiedząc o tym, że to się może zmienić za jakiś czas. Czy dobrze podsumowałabym, gdybym stwierdziła, że do ustalania celów potrzebna jest wizja naszego życia? No właśnie, i tutaj dochodzimy do rozważań dotyczących terminologicznych. Wizja, misja, cel, projekt i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cała masa powiązanych ze sobą pojęć, które często są mieszane. Znowu odwołam się tutaj do koncepcji Davida Allena, który ma taki pomysł na nazywanie różnych mniej i bardziej górnolotnych czy też abstrakcyjnych poziomów naszego życia, ale to są rzeczy też znane, nie wiem, wizja, misja, cele. Pierwsze pytanie to jest, po co ja w ogóle jestem na tym świecie? No to jest takie pytanie, które wiele osób jakby to tak zaskakuje. No jak to? No, jestem po coś? Kiedyś ludzie mieli z tym, mam wrażenie, w czasach, kiedy religia więcej znaczyła w życiu, mieli tak z religii czy z innych źródeł. Jestem rycerzem, moim celem jestem na świecie po to, żeby rycerskość emanować, bronić słabszych, przynajmniej taka koncepcja. A teraz nie jesteśmy zapraszani do takiego myślenia o tym, po co jestem na tym świecie, o moim najwyższym celu, misji. To jest ten poziom najwyższy. Poziom niżej to jest wizja, czyli pomysł na to, jak ja to chcę realizować, w jaki sposób. Czyli jeżeli moją misją życiową byłoby nieść pomoc ludziom w potrzebie, no to tę misję mogę realizować albo będąc lekarzem, albo pielęgniarką, albo, nie wiem, zostając pracownikiem społecznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest, tak jak w zarządzaniu projektami, osiągnąć poprzez, czyli w jaki sposób. A cele, moglibyśmy powiedzieć, to są pewne obiektywnie mierzalne, zaraz pewnie trzeba będzie wytłumaczyć, co to znaczy obiektywnie mierzalne, sposoby sprawdzania, czy ja się zbliżam do tego stanu, czy się od niego oddalam. Zwykle podzielone na modne pojęcie kamienie milowe, czyli na pewne stopnie osiągania. Okej, obiektywnie mierzalne, czyli jakie? No właśnie, obiektywnie mierzalne oznacza, może słowo obiektywnie nie jest do końca dobrym określeniem, powiedziałbym raczej mierzalne. Czasami mogą być mierzalne tylko subiektywnie. Mierzalne, czyli słowo mierzalne kojarzy się, że musi być jakaś liczba, ale w tym rozumieniu słowa mierzalny ja rozumiem, mam jakiś sposób ustalenia, czy się zbliżam, czy oddalam. Mam jakiś sposób ustalenia, czy osiągnąłem, czy osiągnęłam, czy nie. Przykład, który podawałem na początku, świetne życie, to nie ma żadnego, nie jest do tego przyczepiony żaden konkret zmysłowy, bo ludzie postrzegają świat poprzez wzrok, słuch, smak i tak dalej, ale jeżeli nie ma do celu przypisanego żadnego takiego wskaźnika, który pozwala to ocenić, no to ja tego nie mogę ocenić. To jest po prostu cel, którego się nie da osiągnąć, bo to jest tak jak wlewanie wody do sitka. Tam są po prostu dziury. Celem, który byłby mierzalny, byłby na przykład codziennie budzę się rano wypoczęty. A skąd wiem, że jestem wypoczęty? Okej, no teraz wiem, że jestem wypoczęty, bo mam, nie wiem, poczucie
miłego ciepła, leżę i tak dalej, i tak dalej. Czyli jestem to w stanie opisać w języku jakiś sam dla siebie, w języku jakichś doświadczeń zmysłowych, albo mogę sobie to wyobrazić, czyli mam jakiś wzorzec. Wzorzec, który albo jest obiektywny, mogę go zakomunikować, albo jest jakimś moim wewnętrznym poczuciem, ale poczuciem, z którym mogę porównać mój stan obecny z tym jakby wzorcem czy ideałem, do którego dążę. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, jak się tego słucha, ale to jest kluczowa rzecz przy ustalaniu celów. Przyszło mi do głowy to, że często się mówi o tym, że cele powinny być smart. Powinny być? Bo gdybyśmy rozwinęli samo smart, to okazałoby się właśnie, że jest mierzalne, czyli jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy cel zostanie zrealizowany, jest konkretny, czyli wiemy dokładnie, o co nam chodzi, a nie mówimy o jakiejś takiej rozproszonej wizji i tak dalej, i tak dalej. Ale coś mi się wydaje, że nie zawsze cele muszą być smart. Bo to brzmi dobrze, ten C, ten akronim, on jest popularny. Oczywiście są jego też różne wersje, które mówią, że mają być ambitious albo coś tam. T to jest time related albo coś innego, więc to chodzi w różnych wersjach. Natomiast to nie jest pełna lista warunków, które cel powinien spełniać. A jedna rzecz, którą cel powinien, dobrze sformułowany cel powinien spełniać, to jest coś, czego na tej liście nie ma i o czym się bardzo rzadko mówi, a ściślej rzecz biorąc wcale się nie mówi. A mianowicie to jest coś takiego, że cele powinny być ekologiczne. Z tym, że oczywiście nie wiąże się to ze zbieraniem śmieci i nie wiem, wrzucaniem butelek do właściwego pojemnika, tylko ekologiczny oznacza, że realizacja tego celu i jego osiągnięcie nie zagraża realizacji innych celów. Czyli na przykład cel pod tytułem osiągam niesamowity sukces jako przedsiębiorca, wchodzę na giełdę, z moim startupem, jednorożcem, $1 miliard wartość rynkowa. Okej, to jest cel. Pytanie, czy ten cel jest ekologiczny, oznacza, czy osiągając ten cel nie zrujnuje sobie reszty życia. Czyli to jest taki, wydaje mi się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bardzo ważny wymiar dobrze sformułowanego celu, czyli przyszło mi na myśl takie powiedzenie pyrrusowe zwycięstwo, czyli osiągnąłem zwycięstwo, zrealizowałem cel, tylko zgliszcza pozostały wszędzie indziej. No więc czy to był dobrze sformułowany cel? Z punktu widzenia całości nie. Także to bym zdecydowanie dodał do rozumienia celu. Czyli znowu tutaj przydałaby nam się wizja naszego życia, tak? I priorytetyzacja naszych celów. Który z nich jest tak naprawdę istotny, ważny do tego, żeby osiągnąć to życie, do którego dążymy? No tak, bo człowiek jest jednością. Jest jednym organizmem, jednym bytem i jeżeli nie stworzymy, no, choćby takie często używane, może już strywializowane określenie work-life balance, czyli jeżeli my sobie zbyt rozbudujemy część zawodową naszego życia, tak, to może się okazać, że w wieku iluś tam lat zdamy sobie sprawę, że co prawda mamy to tamto i of tamto materialnie, statusowo, ale jesteśmy samotni, nie mamy rodziny, nie mamy żadnych przyjaciół i pytanie wtedy się nasunie, czy to było warto. Także to, no tylko wtedy czasami może być za późno. Także planując cele, rzeczywiście warto jest upewnić się, że one wspierają całą naszą wizję, że nasz zestaw celów jest kompletny, a nie całkowicie jednostronny. Co nie oznacza, że na różnych etapach życia pewne aspekty nie są ważniejsze. Dla osób na początku swojej drogi życiowej na pewno ważniejsze będą, czy mogą być ważniejsze cele rozwojowe, uczenie się, zdobywanie. Dla osób w innym miejscu życia mogą być ważniejsze inne cele związane z życiem rodzinnym. To jest całkowicie oczywiste. No, poza tym cele tworzą taką strukturę hierarchiczną, czyli cele niższego rzędu mogą się składać i powinny się składać
na osiągnięcie celów wyższego rzędu, taka jakby choinka celów, gdzie na samym końcu tym czubkiem na tej choince jest ta moja misja życiowa i wizja życia, które chcę prowadzić. I to też przedstawił David Allen, prawda? W Getting Things Done. Tak. Horyzonty tak, on, skupienia. Tak, on używał taką, dokładnie, Horizons of Focus, tak jest. Od metafory takiej 30 tysięcy stóp do runway, czyli do pasa startowego, tak? Gdzie na samym dole, w cudzysłowie, mamy takie te następne działania, next actions, czy następne kroki, a na samej górze mam moje miejsce we wszechświecie i powód istnienia na tej planecie. I one, wszystkie te poziomy są, oczywiście one są lekko umowne, natomiast jedne bez drugiego nie bardzo funkcjonują, bo wizja bez działań to jest no taki próżne gadanie, to się nigdy nie stanie rzeczywistością, a z kolei działania bez wizji to jest takie szamotanie się, takie ruchy Browna. Dziś idę tu, jutro idę tam. Okej, można tak funkcjonować, tylko jakie są tego konsekwencje dla człowieka, który w ten sposób funkcjonuje. Nie wiem, czy to jest życie, z którego będziemy zadowoleni. I tu kolejne zagrożenie, które zauważam, jeśli chodzi o realizację celów, to jest nawet jeżeli ustalimy sobie, jaka jest misja i wizja naszego życia, nawet jeżeli ustalimy sobie, jakie mamy cele, to jeżeli nie pójdziemy dalej i nie ustalimy kolejnych kroków, taktyk, które spowodują, że będziemy bliżej tego celu, ale też takich taktyk, które zaczynamy, takich działań, które zaczynamy podejmować już teraz, to potem może się okazać, że ustaliliśmy sobie jakiś deadline dla tego naszego celu. Niech to będzie taki już najbardziej oklepany, czyli koniec roku, tak? Ustalamy sobie, że do końca roku coś zrobimy. Będziemy jeździli tym czerwonym Mercedesem, o którym Pan mówił wcześniej. I nagle jest grudzień, powiedzmy 15 grudnia, a my się budzimy, że no, to miał być mój cel na ten rok i chyba już go nie zdążę zrealizować, bo zostało mi dwa tygodnie do końca roku. No, przede wszystkim ja nie jestem przekonany, że taka perspektywa operacyjna 12 miesięcy to jest taka, że ona jest wystarczająco namacalna dla nas, bo ona o to nie wywołuje poczucia pilności. Zetknąłem się z taką koncepcją 12-tygodniowego roku. Mm-hmm. Czyli, znam. Czyli jakby podejście do myślenia o celach, do planowania i tak dalej w kategoriach krótszych, czyli w kategorii kwartału. Po to właśnie, żeby uniknąć takiego zjawiska, gdzie dwa tygodnie przed końcem okazuje się, że klops, czyli cele powinny mieć właściwą strukturę, właściwą ziarnistość. Tak jak mówiliśmy, gdzieś jest tam daleko jakaś wizja, ale gdzieś tam tu bliziutko jest ten telefon, który mam wykonać, no ale gdzieś są też te struktury pośrednie, tak, na które to się układa, czyli tak jak rozmawialiśmy ostatnio, plan projektu, w tym przypadku plan projektu życie i zasady tworzenia tego planu są takie, że musi istnieć ścieżka, jakaś ścieżka pomiędzy tym, gdzie jestem, a tym, dokąd chcę się dostać. Jeżeli tej ścieżki nie ma, jeżeli nie ma tego pierwszego kroku, tylko jest przepaść, no to ja tego nigdy nie zacznę. I znowu tutaj pytanie, no to a jak zacząć i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem najlepszym sposobem, tak jak na sobie ćwiczyłem i obserwowałem, to jest stworzenie nawyków i postawienie sobie celów procesowych. Czyli celów nie polegających na zrobieniu, właśnie paradoksalnie, tylko celów polegających na robieniu. I jak będę robił wystarczająco długo i będę to, wbuduję to w moje nawyki, to po prostu to się w cudzysłowie zrobi samo. Tak jak, nie wiem, mycie zębów. Jest to, jeżeli moim celem jest mieć zdrowe zęby, no to jakby nie da się osiągnąć celu mam zdrowe zęby. To jest efekt.
to jest efekt pewnych działań, czyli w tym przypadku moim takim tym operacyjnym, mierzalnym celem nie będzie liczenie dziur w zębach co, nie wiem, co tydzień czy co miesiąc, tylko będzie to codziennie rano i codziennie wieczorem przez, jeżeli mam elektryczną szczoteczkę, przez 2 minuty, tak, szczotkuję zęby zgodnie z zaleceniami i sobie to odhaczam na jakiś, w kalendarzu zaznaczam, albo to też są takie metody, tak, po angielsku to się nazywa streak, czyli nie przerywania ciągu. I moim celem jest nie przerwać tego ciągu, kresek, że codziennie to robiłem. No i wtedy te zdrowe zęby się pojawiają jako efekt. Więc tak jak mówiliśmy na początku, to słowo cel jest takie trochę, trochę złudne, trochę takie wieloznaczne i to zamieszanie może powodować trudność właśnie w osiągnięciu tego celu, jeżeli nieprawidłowo to sformułujemy, jeżeli ten cel nie będzie w sobie zawierał metody dojścia i metody sprawdzania postępów codziennie. Inaczej, no, jak to mamy zrobić? Czyli można byłoby powiedzieć, że cele wynikowe są korzystniejsze niż cele procesowe są korzystniejsze niż wynikowe? Znaczy korzystniejsze w jakim sensie? Jeśli chodzi w ogóle o samą realizację. A to jest troszeczkę coś, bo to są troszeczkę inne kategorie, bo jedne i drugie nazywają się celami, ale używając tej konwencji, o której tutaj mówimy, można powiedzieć, że te cele wynikowe to są pożądane rezultaty, a cele te procesowe to są, nie wiem, jakby to nazwać, szukam dobrego słowa, to są wskaźniki dyscypliny w drodze do coś takiego, tak? Czyli że ustanawiam sobie pewną dyscyplinę, tylko znowu słowo dyscyplina się źle kojarzy. Dyscyplina się kojarzy z czymś niemodnym, bo teraz dyscyplina, nie, to teraz my tu jesteśmy wychilloutowani, prawda, i tak dalej. I tylko żeby to wychilloutowanie nie skończyło się tym, że jesteśmy no, rozmiękli jak lody waniliowe na gorącym asfalcie. Więc niestety są rzeczy, których nie da się osiągnąć bez samozaparcia dyscypliny i nawyku, bo silna wola silną wolą, ale czy rzeczywiście silną wolę można mieć przez 10 lat na silnej woli jechać? Lepiej jechać na nawyku, na automatyzmie, tylko na dobrym automatyzmie. Wielu z nas ma fatalne nawyki. Nie wiem, budzę się, otwieram telefon i sprawdzam maile służbowe. Jest nawyk, tylko że to jest fatalny nawyk. Zamieńmy ten fatalny nawyk na nawyk, który prowadzi nas do realizacji celu. Jest takie powiedzenie łacińskie, kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem. Wbudujmy w swoje życie wystarczająco dużo małych nawyków, korzystając z różnych technik budowania nawyków i zobaczmy, co się wtedy dzieje. Tylko to jest takie mało seksowne, mało spektakularne. Okej, to z jakich metod pan korzysta, żeby wytworzyć u siebie nowe nawyki? Jest tworzenie nowych nawyków i eliminowanie starych. Wytworzyłem w sobie pewien nawyk, a mianowicie nawyk codziennego brania lodowatego prysznica. Piszę o tym na LinkedInie, napisałem o tym w lecie jeszcze, a zacząłem w lecie, dlatego że w lecie woda zimna nie jest aż taka zimna. I napisałem artykuł pod tytułem Dlaczego co rano biorę zimny prysznic, mimo że tego nie znoszę? Odpowiedź jest taka, właśnie dlatego, że tego nie znoszę. Czyli nawyk polegał na tym, że pierwszy, nie wiem, 1, 2 czy 3 razy było to na zasadzie siły woli, ale wpasowane w mój istniejący cykl, w istniejący rytuał. Czyli są ludzie, którzy biorą prysznic wieczorem, są ludzie, którzy biorą prysznic rano, są tacy, co 5 razy dziennie biorą prysznic. Ja jestem wyznawcą szkoły rannej. No więc prysznic rano to jest, no i normalnie zakręcam wodę, wycieram się, wychodzę. Ja dodałem do tej rutyny jeden mały krok, czyli po zakończeniu tych mycia się, opłukania i tak dalej,
wajchę na kranie, przekręcam na maksa w prawo, co daje zimną wodę. I stoję pod tą zimną wodą. To był pierwszy etap tworzenia tego nawyku. No i tam jest wystać, nie wiem tam ile, kilka sekund. No i okej, wystałem kilka sekund, wychodzę, wycieram się. Nie lubię, nadal nie lubię robienia tego, ale lubię poczucie, jak to zrobiłem. Po angielsku wychodzi to I don't like doing it, I like having done it. I nadal tego nie lubię. Ale co ciekawe, po którymś tam razie, jak włącza się dokładnie takie uwarunkowanie, dzwonek ślina, że to się staje, no po prostu samo się zaczyna robić i zaczynam się głupio czuć, jeżeli tego nie zrobię i w ogóle nie ma w głowie takiej opcji. To po prostu no, niemalże przymusowo się dzieje, mimo że to jest coś mega nieprzyjemnego. I to jest dla mnie taki dowód. Ja zawsze się uważałem za osobę, na którą nie działają te metody budowania nawyków pod tytułem tam przez 30 dni rób to i tamto i tak dalej. Nigdy mi się to nie udawało, ale to jest dla mnie dowód, że nawet na takiego opornego osła jak ja zrobienie tego w sposób dobry działa. Działa to również dla rzeczy, której nadal nie lubię również nauczyło mnie to jednej rzeczy, że mogę żyć z rzeczami, mogę regularnie żyć z rzeczami, zrobieniem rzeczy, których nie lubię. Bo to jest taki meta wniosek z tego. Nie tylko, że nawyki tworzę, ale też, że mogę tworzyć nawyki robienia rzeczy, których nie lubię, robiąc je nawykowo, mogę je robić. To ja się podzielę też swoją metodą. W zeszłym roku przećwiczyłam. Ja z kolei miałam duży problem ze słodyczami, które tonami mogłam przyjmować. I zainstalowałam sobie w telefonie właśnie aplikacje, o których pan wcześniej mówił, typu odhaczanie sobie kolejnego dnia z danym nawykiem albo z pozbywaniem się starego nawyku. Więc ja odhaczam, założyłam sobie taki cel 66 dni, bo tyle sugerowała ta aplikacja. Stwierdziłam, dobra, jak szaleć, to szaleć, niech będzie. Wcześniej nie wiem, czy 2 dni wytrzymywałam bez słodyczy. I miałam niesamowitą satysfakcję z tego, że odhaczałam sobie kolejny dzień. I już jak było na przykład tydzień, to głupio było mi zrezygnować, no bo dokładnie, już ja mam 7 dni za sobą, to jest coś niesamowitego. Teraz z kolei uczę się czegoś innego, czyli regularnego chodzenia na siłownię, a przy mojej siłowni jest też kino i nie lubię chodzić na siłownię, nie czuję się tam dobrze, ale wiem, że muszę i postanowiłam, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, na razie działa, że za każdym razem, kiedy idę na siłownię, to przed albo po, w zależności od czasu, będę też chodziła do kina. Do kina lubię chodzić. I to jest coś na zasadzie nagrody. Okej, zrobiłam coś, czego nie lubię. Moje ciało pewnie się czuje lepiej, ale mimo wszystko tego nie lubię, ale daję sobie do tego nagrodę, która już jest zdecydowanie dla mnie przyjemnością. I zobaczymy, jak długo z tym. No dokładnie. Trzeba pamiętać o tym, że człowiek jest jednak pewną formą zwierzęcia, które reaguje na bodźce, dzwonek, ślina i tak dalej. I rzeczywiście jedną z technik jest wbudowanie czegoś, bo to, co też często stoi na przeszkodzie, to jest, że ludzie się rzucają z motyką na słońce, na zbyt duże rzeczy, zbyt szybko. A tu trzeba zacząć od rzeczy małych, od mikronawyków. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wplecenie tego nawyku na koniec czegoś, co już jest, przed czymś, co już jest, czyli pomiędzy, nie wiem, myciem zębów, a wejściem pod prysznic, czyli kiedy skończę myć zęby i tu wpinam sobie nowy mikronawyk. Kolejna technika to jest rzeczywiście przyznawanie sobie nagrody, no bo czemu nie? Jak najbardziej. Znowu, to nie musi być nic wielkiego, to może być coś małego, coś co, no bo to nie o to chodzi, żeby się samo ubiczować i umęczyć, bo czasami stawianie celów właśnie ludziom się kojarzy z tym, że to się martyrologię jakąś tu trzeba odstawiać. A czym bardziej ktoś robi to z niechęcią, tym bardziej jakby jakieś sobie tam punkty martyrologiczne przyznaje w jakiejś dziwnej masogrywalizacji. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest właśnie technika tego ciągu, nieprzerywania. Tylko to musi być zwizualizowane.
Kolejna technika to jest... to są elektrowstrząsy. O nie! Nie, ale to proszę, ja nie żartuję, bo to raczej się stosuje do eliminacji złych nawyków, a mianowicie w psychologii poznawczo-behawioralnej jest taka technika, że się z gumki w nadgarstek strzela, czyli nosimy na nadgarstku taką zwykłą gumkę, taką biurową czy gumkę recepturkę i jak złapiemy się, że robimy coś, co nie chcemy robić, to się napina i po wewnętrznej stronie, bo tam bardziej boli, się robi sobie takie pyk za karę, żeby się ukarać. Ale jest też wersja wysoki high-tech, nazywa się to Pavlok, pisane przez V i to jest taki jakby zegarek, taki niby to smartwatch, który w regulowany sposób trzepie prądem. Jest oczywiście regulowane przez aplikacje, można i tak dalej, więc jak ktoś lubi wysokotechniczną gumkę, to może sobie też coś takiego zastosować. No jest też taka technika podjęcia zobowiązania publicznego, gdzie ja wszystkim mówię, że będę, no i potem głupio jest odpowiedzieć, robię czy nie robię. Jest też taka, rozwinięciem tej techniki jest umówienie się, że jeżeli ja czegoś nie będę robić, to otrzymuję w cudzysłowie karę w postaci takiej, że jakaś kwota pieniędzy zadeklarowana przeze mnie, przez tego zewnętrznego sędziego jest przeznaczana na rzecz, na sprawę, której jestem przeciwny. Mhm. Który bardzo nie lubię, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli jestem wege i tak dalej, no to, to deklaruję darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Hodowców Bydła Rzeźnego w wysokości 500 zł, jeżeli nie będę tam przez pół roku codziennie i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ta myśl, że ja te 500 zł dam na tych hodowców bydła rzeźnego, powoduje u mnie taką motywację, że to robię. Więc to są różne triki i patenty. Wystarczy za wszystkie elektrowstrząsy. Tak, tak. Także różnych technik jest dużo. One są przedmiotem badań naukowców amerykańskich. Naukowcy amerykańscy, jak wiemy, wszystko badają. Wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba troszeczkę poeksperymentować, znaleźć coś dla siebie, coś na siebie może nawet lepsze czasami i też zaczynać od czegoś małego, żeby się nie zniechęcić. Bo moim zdaniem to jest właśnie największy wróg, to jest to, że my chcemy od razu zrobić za duży krok. A to zacznijmy od czegoś małego. Zacznijmy od budowania nawyku. Niech naszym pierwszym celem do osiągnięcia będzie zbudowanie umiejętności budowania nawyków na małych rzeczach. Bo jak się będziemy mieli umiejętność budowania nawyków na małych rzeczach, no to potem ją można skalować na coraz większe rzeczy i metodą właśnie od ziarko do ziarka będziemy w stanie robić rzeczy duże. Wspominał Pan wcześniej o 12-tygodniowym roku, czyli o takim planowaniu sobie, czy też ustalaniu realizacji celów, które pozwala nam realizować je w krótszym przedziale czasowym, więc możemy założyć, że jest większe prawdopodobieństwo, że ten cel zostanie zrealizowany. Ale też kolejną dobrą, wydaje mi się, metodą jest planowanie sobie czasu na realizację naszego celu. I o ile możemy mieć cel typu właśnie codziennie zimny prysznic, który nie wymaga blokowania sobie czasu na to, to przy celach takich typowo biznesowych albo sportowych, albo związanych z jakimiś takimi bardziej poważnymi, w sensie bardziej czasochłonnymi zmianami w naszym życiu, blokowanie czasu, niech to będzie pół godziny, godzina czy kilka godzin, w zależności od projektu czy też od celu, może dać nam też całkiem fajne efekty. Tak jest. Jest też taka metoda. Od tej do tej ćwiczę na pianinie. Na przykład. Tak, z tym, że to jest dobre, ale dla wielu ludzi może być trudne z różnych powodów. Na przykład z powodu na charakter ich pracy, które powoduje często odrywanie się od albo jakieś nieprzewidziane wyjazdy. No więc tutaj wtedy wyzwaniem jest utrzymanie tego rytmu, bo tutaj chodzi o kwestię rytmu.
Natomiast też pomysł dobry. Są zwolennicy rannego wstawania, którzy mówią, że jak się będzie rano wstawało i te wszystkie tam rzeczy się umieści rano, to to będzie sukces. Ja nie lubię rano wstawać. Ale jak mi się to już 5:30 uda, nie dla pana. 5:30? Niekoniecznie. Ja się robię taki ożywiony i rozkręcony w drugiej części dnia. Bardziej nawet wieczorem. Nie wiem, może po prostu tak naturalnie mam. Natomiast jest też taka technika, która jest połączeniem jednego z drugim, a mianowicie technika nazywa się dotknij klawiszy. Ona się wywodzi od pewnego nauczyciela gry na pianinie, który mówi, codziennie masz ćwiczyć grę na pianinie. I w świecie idealnym to gra na pianinie to od tej godziny do tej, tyle godzin i tak dalej, i tak dalej. Ale może się zdarzyć, że tak zwane powody obiektywne nam to uniemożliwiają. No więc wtedy nie stawiam sobie takiego celu, to ja będę... Właśnie paradoksalnie to jest zmniejszenie. Zmniejszenie daje powiększenie, czyli wtedy nie stawiam sobie celu, to ja teraz muszę usiąść i grać przez 2 godziny, bo ja już na samą myśl o tym dostaję drgawek. Moim celem jest usiąść, otworzyć klapę, dotknąć klawiszy. I to już zrobiłem. Więc równie dobrze mogę wstać i zakończyć. Dotknąłem klawiszy. Zrealizowałem cel. Ale częściej niż rzadziej, jak już usiądę i dotknę tych klawiszy, no to już jest z górki. Czyli znowu tworzymy sobie taki trik, zmniejszamy czy obniżamy tą barierę dla naszego umysłu, gdzie nie widzimy przed sobą 2-godzinnej sesji, tylko widzimy przed sobą tylko dotknięcie tych klawiszy i często właśnie daje to, co to daje. Po pierwsze, łatwo jest się zobowiązać do tego samemu przed sobą. Po drugie, często to łatwo jest tego dotrzymać, więc nie mamy poczucia porażki i wiążącego się z tym zaniechania. O, tam chciałem, miałem biegać 10 km codziennie, więc no więc 2 razy pobiegłem, potem byłem zmęczony, potem mi się nie chciało, potem była śnieżyca, no to już nie będę biegać. I więc celem może być dla biegacza ubrać się rano w strój biegowy. No może być ubrać się, pobyć 15 sekund, może się rozebrać i iść do pracy. Ale to jest taki budowanie takiego pozytywnego, pozytywnej energii, pozytywnego napędu. Następnym razem, jak już się ubiorę, no to no dobrze, najgorsze już za mną. Jak to śpiewała artystka, najtrudniejszy pierwszy krok. Uczyńmy ten pierwszy krok najłatwiejszy. No dobrze, panie Marku, mówiliśmy dzisiaj o misji i wizji naszego życia, o tym, jakie powinny być cele, tak żebyśmy je zrealizowali, bo wypisywanie sobie celów to jedno, natomiast tak jest ustanawianie sobie celów, które jesteśmy w stanie potem zrealizować i które dla nas też będą w jakiś sposób i ekscytujące, i ekologiczne, o czym pan mówił, to też jest istotne. Mówiliśmy też o tym, że mamy różne narzędzia do realizacji celów i jak ważne są nawyki, żeby te cele móc zrealizować. Rozbijanie tych naszych dużych celów na mniejsze kroki, dzięki którym będziemy widzieli postępy i będziemy wiedzieli, że jesteśmy bliżej do realizacji. A co jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie w ogóle sformułować naszych celów? Może się tak zdarzyć, ale bo to jest bardzo ważny wątek. Tylko chciałem jeszcze się odnieść wcześniej, bo pani powiedziała o zapisywaniu celów. Nie dla każdego zapisywanie w sposób werbalny jest najlepszym sposobem eksternalizacji czy też wizualizacji tych celów. Niektórzy ludzie wolą sobie to narysować. Niektórzy ludzie stosują też taką tak zwaną technikę klocków, czyli... Jest na to naukowa nazwa, ale boję się jej użyć, żeby nie odstraszyć słuchaczy. No ale w końcu to szkoły wyższe sponsorują ten podcast, więc niech będzie. Eksternalizacja procesu pierwotnego. Brzmi to bardzo przerażająco, ale to jest taka technika, można powiedzieć, troszeczkę nie do końca świadomego budowania
tego stanu docelowego z klocków. To troszeczkę wygląda jak taki, jak taka szarlataneria, ale buduję klocki, stawiam, ale ja nie muszę wiedzieć, co to znaczy. Nie muszę wiedzieć, co ten klocek znaczy dla umysłu świadomego, bo 99,9% przetwarzania odbywa się na poziomie nieświadomym. Więc to a propos pisania. A teraz wracając do... Tak? To i tak za każdym razem oznacza, że musimy wyjść z tym celem z naszej głowy. Czyli nie wystarczy sobie pomyśleć. Tak jest, więc to jest eksternalizacja. Eksternalizacja, która oczywiście to nie jest na zasadzie zeksternalizuj i zapomnij, tylko to jest na zasadzie, nie wiem, napisz, narysuj, zatańcz, nagraj to na wideo, zrób wiersz. Tak, różni ludzie mają różne preferencje. Zbuduj to z tych klocków, sfotografuj sobie, ale potem ważne jest też powtarzanie tego w myślach, żeby to było cały czas nam obecne. Także, ale rzeczywiście taki wątek wyrzucenia tego z głowy na różne sposoby zdaje się tutaj odgrywać rolę kluczową. Dla wielu osób pewne ustrukturyzowane formy pisania też się bardzo sprawdzają. Jest nawet takie narzędzie Future Authoring, stworzone przez znanego kanadyjskiego psychologa Jordana Petersona. I z cyklu takich palety self-authoring. Można to znaleźć self-authoring.com. I to jest taki jakby sprawdzony i zwalidowany sposób tworzenia tych, formułowania celów. Ale pytanie pani dotyczyło czegoś innego. Co w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie sformułować celów? Właśnie. Może tak być w życiu, że jesteśmy w momencie, w którym nie czujemy, jakby żadne cele nie są nasze. To jest taka... Ja się znajdowałem przy różnych okazjach w takim stanie, gdzie w zasadzie czułem się tak, że tak troszeczkę właśnie dryfuję, że nie ma i że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, co ja chcę, czy co jest moim celem. To jest stan, który wskazuje na pewne na pewną głębszą trudność. Dlatego warto w tym momencie jest sięgnąć po pomoc osób, które się zawodowo zajmują pomaganiem w rozwiązywaniu różnych kwestii psychiczno-duchowych, bo to oznacza jakiś kryzys. To oznacza jakiś kryzys, jakąś bardzo głęboką wątpliwość. Czyli jedna rzecz, którą można zrobić, to można sięgnąć po pomoc ludzi, którzy się tym zajmują, fachowców, terapeutów. Druga rzecz to medytacja. Zrobienie miejsca. Siadamy albo idziemy w góry na wycieczkę. O niczym nie myślimy. Jesteśmy tak, tu i teraz i umysł się oczyszcza. Czasami i się pojawia. Czasami, nie wiem, po godzinie, czasami po dwóch, czasami po tygodniu. Więc to nie należy w tym momencie... Oczywiście są aplikacje do medytacji, to już do wiemy. Do wszystkiego są aplikacje. Na przykład Headspace czy... Oczywiście, aplikacja jest dobra na wszystko. Ciekawe, gdy była taka aplikacja, która by za nas mogła ćwiczyć. Można było wyoutsourcować ćwiczenie do Indii na przykład. Czyli to jest taka technika zrobienia miejsca. Tak? Również warto się przyglądać temu, co się nam śni. Warto jest zwracać uwagę na to, co zwraca naszą uwagę. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu coś nas przyciąga, to miejmy świadomość, co nas przyciąga. Tak? Jeżeli zauważam, że nie wiem, po raz dziesiąty danego dnia patrzę na motocykle, oglądam, nie wiem, szukam gdzieś w internecie, okej, szukam motocykli, ciekawie, tak? Czyli jakby zauważmy w sobie to, gdzie nasz umysł naturalnie wędruje. Chyba najgorszą rzeczą, którą można byłoby zrobić w takiej sytuacji, to jest próba wyduszenia z siebie celów na siłę.
I ja bym raczej to tutaj był na stanowisku takim, że cele się hoduje, tak jak marchewkę się hoduje. Dlatego ja nie jestem fanką ustalania celów na przełomie roku. To znaczy, okej, jak gdyby możemy mieć świadomość tego, że faktycznie zaczyna się nowy rok, jest zamknięcie starego, zaczyna się coś nowego, warto zrobić podsumowanie, a swoją drogą nie mówiliśmy też o podsumowaniu celów z poprzedniego okresu, ale wydaje mi się, że ten przełom roku czy styczeń nie zawsze jest najlepszy, nie dla każdego jest najlepszym momentem na to, żeby cele sobie ustalać. Pewnie tak jest, że to nie dla każdego jest, nie dla każdej osoby nowy rok ma jakieś szczególnie duże znaczenie, ale są to jakieś, jest to jakiś podział czasu, który rzeczywiście zaprasza. To się dzieje trochę za rzadko. Można sobie robić takie podziały, nie wiem, przy okazji wydarzeń astronomicznych, jak równonoc wiosenna, przesilenie i tak dalej. Wtedy wypada 4 razy do roku, czyli mamy nasz 12-tygodniowy plan zapewniony. Zdecydowanie warto jest, żeby oprócz takiego cyklu dorocznego, który sam z siebie jest niewystarczający, żeby były też cykle częstsze. Wspominaliśmy już o GTD, o Getting Things Done, no więc weekly review na przykład, tak? Może być przegląd, podsumowanie na koniec dnia, na koniec tygodnia, miesiąca. To są podsumowania innego rodzaju. Natomiast jeżeli się tylko pozostaje na płaszczyźnie rocznej, i z roku między jednym rokiem a drugim rokiem jest czarna dziura, no to jest przepis na frustrację. Dlatego, że no, to się nie da jednym skokiem przeskoczyć całego roku. Trzeba to wszystko podzielić na mniejsze kawałki, sprowadzić nasze cele i odpowiadające im działania do kategorii weź długopis w prawą rękę i wypisz 7 pomysłów na tekstów na blog. Chcę zostać znanym blogerem. Wow. W tym roku chcę zostać znanym blogerem. Okej, dobra, do 31 grudnia. Okej, a co to znaczy, po czym poznam, że jestem znanym blogerem? Nie wiem, na przykład można to zoperacjonalizować po wpisaniu haseł takich, takich i takich w wyszukiwarce. Pojawiam się w pierwszej dziesiątce, tak? To jest operacjonalizowane, no ale co, jeżeli będę przez rok intensywnie o tym myśleć, a nic nie robić, to trzeba rozłożyć sobie na atomy i gdzieś na końcu tym atomem, czy też innym kwarkiem jest weź długopis w prawą rękę, weź kartkę i napisz 7 pomysłów na teksty. A potem te teksty napisz. Napisz 7 tekstów, to jest za duże. To mogłoby być na przykład cel na miesiąc. Na koniec miesiąca mam 7 tekstów. A cel procesowy, ale to też jest trudne, a cel procesowy mógłby być taki. Codziennie przez pół godziny, od godziny tej do tej, czyli po zadzwonieniu budzika, a przed zjedzeniem śniadania, otwieram edytor tekstu ulubiony, siadam i przez pół godziny piszę przez pół godziny, bez przerwy, albo codziennie, tak, piszę, nie wiem, 1000 znaków, albo piszę przez 5 minut. I teraz nawet jak napiszę a la makota, to też cel jest zaliczony. Więc to jest jakby ta... wiem, że to może brzmieć absurdalnie, ale... tak się robi, to działa. I na tym przykładzie warto też chyba powiedzieć i zauważyć, że nie każdy cel, jakby, że ustalenie sobie celu to nie jest podpisanie cyrografu. Że jeżeli ustalimy sobie, że do końca roku chcę być znanym blogerem i ustalimy sobie, że najpierw napiszę 7 tematów na bloga, potem codziennie przez pół godziny będę pisał tekst i na przykład w czerwcu będę miała tych tematów, tych już na blogu ileś tam, ale zauważę, że mi to w ogóle nie sprawia przyjemności, że się przy tym męczę, że ten mój cel z początku roku, kiedy chciałam być blogerem,
nie jest już dla mnie tak atrakcyjny, że zawsze można z niego zrezygnować. Tak, ale... Czyli jednak nie. I tak, i nie. O co chodzi? Jest cienka granica pomiędzy katowaniem się a wytrwałością. I oczywiście cała sztuka jest w odróżnieniu tego, czy to jest właśnie katorga i masochizm po prostu bezcelowy, który jadę tylko siłą bezwładu i jakimś oślim uporem coś robię, mimo że to w ogóle straciło rację bytu, czy to nadal jest częścią jakiejś większej całości, a ja po prostu pokonuję przeszkody. Czyli tak jak, nie wiem, biegnę, tak, maraton, no i na którymś kilometrze przychodzi kryzys, no i ja tam, niech tam diabli biorą ten maraton, do McDonalda idę. No nie, no jednak ten maraton kończę, spinam się, przechodzę przez ten kryzys, no i potem jest satysfakcja z ukończenia, a nie z poddania się. I pytanie jest, kiedy powiedzieć stop? Wydaje mi się, że gdybym ja miał sobie odpowiedzieć na takie pytanie, kiedy powiedzieć stop realizacji celu, to stop, kiedy to przestało służyć celowi nadrzędnemu, tak, tej dużej mojej wizji, i okazuje się, że to nie jest najlepsza droga, albo w momencie, kiedy to przestaje być ekologiczne. Czyli zaczynają na tym cierpieć inne ważne dziedziny mojego życia. Więc to dla mnie byłyby takie dwa wyznaczniki. Trump mówi never give up. Taką książkę napisał. Tylko never give up w rzeczach, które mają sens. Nie mogę zakończyć inaczej tej naszej dzisiejszej rozmowy niż prostym pytaniem do pana. Jaki ważny cel pan teraz realizuje? Ja w tej chwili realizuję pewien bardzo ważny cel osobisty. To oczywiście tych celów jest kilka, ale takim rzeczą, która jest na pierwszym planie, jest taki bardzo ważny cel osobisty związany z, ogólnie można to nazwać, rozwojem osobistym. I realizacja tego celu to jest taki troszeczkę metacel, bo osiągnięcie tego celu odblokuje realizację bardzo wielu innych rzeczy, które mam takie poczucie i po wielu, wielu latach przemyśleń, że zmagam się z czymś, co nie pozwala mi, czy znacząco utrudnia mi zrealizowanie innych moich celów, czyli moim celem jest osiągnięcie stanu gotowości do realizacji celów. Brzmi to w sposób skomplikowany, ale w gruncie rzeczy jest to usunięcie pewnej bariery wewnętrznej. A ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać się w podcaście i o organizacji, i o ustalaniu celów, i o wielozadaniowości, o której mówiliśmy też w poprzednim odcinku podcastu, do którego też zapraszamy naszych słuchaczy. Przy okazji zachęcamy też do zasubskrybowania tego podcastu. Przypominamy jeszcze, że możecie nas posłuchać poprzez aplikacje podcastowe, albo najprościej też przez Spotify. Tam jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Zachęcamy do słuchania. Panie Marku, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i liczę na kolejną. Dziękuję. No taki postawmy sobie cel. Niech tak będzie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.